skłusza Redeco. www.redeco.pl. Młoda drużyna z Wrocławia sprawiła ostatnio dwie miłe niespodzianki. Wygrała niezwykle trudne i ważne wyjazdowe spotkania. To dało spory skok w ligowej tabeli. Dwa bardzo ważne mecze. Pierwszy to w Sochaczewie 3-2, gdzie bardzo dobrze zaprezentowała się Daria Łuczakowska, która ograła dwie bardzo mocne zawodniczki, Chinkę i Natalię Partykę, z którą nie wygrała już od kilku lat. No, drugi mecz to mecz w Częstochowie, wygraliśmy 3-2. No, tam zadanie było takie, żeby każda zawodniczek zrobiła po jednym punkcie, no i to nam się udało i wygraliśmy ten mecz. Wrocławianki są klasyfikowane na doskonałym trzecim miejscu. Trener zespołu jednak zdaje sobie sprawę, że ciężko będzie utrzymać tę pozycję do końca sezonu zasadniczego. Nie wszystkie drużyny grały taką ilość meczy jak my, niektóre grały mniej, dlatego ta tabela może się trochę zmienić. No, zostały nam jeszcze dwa spotkania, gdzie no, w najbliższą sobotę gramy z Lidzbarkiem, no i to jest bardzo ważny mecz dla nas. AZS po dwóch wygranych na wyjeździe musi też wykorzystywać atut własnego parkietu. Ekipa z Lidzbarka jest do tego doskonałym przeciwnikiem. Wygrała tylko jedno spotkanie. Trzeba jednak pamiętać, że rozegrała dopiero 4 mecze. Wrocławianki w trakcie trwania pierwszej rundy Ekstraklasy nieco zweryfikowały swoje przedsezonowe cele. Przed sezonem mieliśmy się utrzymać w lidze, to był plan. No już myślę, że te 4 zwycięstwa, które mamy aktualnie, to nam najprawdopodobniej by zapewniło utrzymanie w lidze, no ale w tym momencie myślimy, żeby się włączyć do walki o medale. No będzie to trudne zadanie, ale nie jest to niemożliwe. Dziś akademiczki grają w Polkowicach mecz Pucharu Polski o ligowe punkty. Przypomnijmy, AZS powalczy w sobotę w hali przy Kamiennej o 16:00 podejmie Polmlek Lidzbark Warmiński. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl